Jest poniedziałek, godzina 20, co oznacza, że nadszedł czas na raport inwestycyjny FX Mag dla widzów kanału Veto, czyli dla Was. Zaczynamy. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, tym razem również zacznę od informacji z warszawskiego parkietu, informacji dotyczących konkretnie statystyk obrotu. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że GPW miało za sobą świetne pierwsze półrocze, historycznie wysoki obrót, natomiast w zeszłym tygodniu poznaliśmy dane za lipiec i w lipcu dane dotyczące samego GPW, czyli dużego parkietu, nie są może zbyt imponujące, ale wartość obrotu akcjami na głównym parkiecie w lipcu była o ponad 40% wyższa niż w zeszłym roku. W lipcu wyniosła ona 23,4 miliarda złotych. Natomiast średnia wartość dziennego obrotu wyniosła 1 miliard i 170 tysięcy złotych i to jest szósty miesiąc z rzędu powyżej miliarda złotych dziennego obrotu. To jest pierwszy taki półroczny ciąg w historii warszawskiej giełdy. Nigdy wcześniej tak duży obrót nie utrzymywał się przez 6 miesięcy. Natomiast przypomnę tylko, że w czerwcu łączny obrót wyniósł prawie 27 miliardów, 26,7 i to był najwyższy tegoroczny wynik, co było swojego rodzaju zaskoczeniem, no bo wydawało się, że to w marcu obroty byłyby najwyższe. Natomiast co do struktury tego, kto ten obrót na giełdzie robi, to dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, że w pierwszym półroczu zagraniczni inwestorzy odpowiadali za 58% obrotów akcjami i to są 3 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej, co i tak pokazuje, że no, giełda jest zdominowana przez zagraniczny kapitał. Oczywiście jest to zagraniczny kapitał instytucjonalny i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o obrót krajowych inwestorów indywidualnych, inwestorów detalicznych, czyli po prostu nas, to on wyniósł w pierwszym półroczu 22% i to jest, uwaga, wzrost aż o 9 punktów procentowych, więc to pokazuje, że spadki, panika, a późniejsze odreagowywanie wzrostów to skłoniło wiele osób do wejścia na giełdę, wielu małych akcjonariuszy do rozpoczęcia swojej przygody na GPW albo do jej wznowienia. No bo mamy, tak jak mówię, aż o 9 punktów procentowych więcej, czyli 22% w pierwszym półroczu obrotu od małych inwestorów. Natomiast co do New Connect, czyli do naszej małej giełdy nazywanej alternatywnym systemem obrotu, to na New Connect bez zmian. Tutaj królują inwestorzy detaliczni i to inwestorzy z Polski, bo 93% obrotów w trakcie pierwszego półrocza, 93% obrotów właśnie za nie odpowiadali inwestorzy detaliczni, inwestorzy pochodzący z Polski. Natomiast to również był wzrost, bo również o 9 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej na samym New Connect. A co do New Connect, no to mały parkiet ma na swoim koncie w lipcu bezapelacyjny rekord, ponieważ w lipcu łączna wartość obrotu akcjami na New Connectie wyniosła 2,3 miliarda złotych. I to jest wzrost w porównaniu do zeszłego roku, do lipca zeszłego roku oczywiście, o ponad 2,5%. I tak jak wspomniałem, to jest najlepszy miesiąc w 12-letniej historii New Connect. I to co ciekawe, ten wynik za sam lipiec jest wyższy niż cały zeszłoroczny obrót na New Connect, czyli w jednym miesiącu udało się zrobić wyższy obrót niż przez 12 miesięcy zeszłego roku. No i na ten wynik miały wpływ oczywiście głównie spółki covidowe, które są spółkami o małej kapitalizacji, spółeczkami, które zagrały pod koronawirusa i to spodobało się zresztą akcjonariuszom, którzy podbijali ich kapitalizację, podbijali ich notowania. Oczywiście ze względu na to, że jest dużo spółek gamingowych, a wiadomo, że gaming jest wciąż jeszcze na fali i prawdopodobnie jeszcze przez najbliższe miesiące na tej fali pozostanie. Mówię oczywiście o fali wzrostowej. A także spółki związane z fotowoltaiką, również na New Connect, są obecne. No i tutaj nie ma co wspominać, nie ma co ich wymieniać, ale wspomnę tylko o Columbus Energy, o którym zresztą będę mówił za chwilę. Columbus Energy, który jest bezapelacyjnie największą spółką z New Connect, większą niż część spółek z WIG20, no i większą niż ogromna część spółek z MWIG-40. I co do wyników
dotyczących obrotu na GPW. Jeżeli chcecie więcej informacji znaleźć w formie tekstowej, to link jeden w opisie się Wam kłania, więc zapraszam. Przejdę teraz do rynku nieruchomości, dlatego że jest on ciekawy nie tylko ze względu na to, co się w nim działo wcześniej, ale ze względu na to, jak reaguje on na pandemię, a w zasadzie jak nie reaguje, albo jak reaguje w inny sposób niż wiele osób przewidywało. Ponieważ w zeszłym tygodniu poznaliśmy raport Narodowego Banku Polskiego, cykliczny, comiesięczny raport, dość dokładny, dotyczący cen transakcyjnych mieszkań, w zasadzie nieruchomości, nie jest to określone co do mieszkań, nieruchomości na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym. I chodzi tutaj o ceny z drugiego kwartału. Przepraszam, to jest kwartalny raport, nieco miesięczny. Ceny za drugi kwartał. I jak widać, jak wynika z tego raportu, pandemia nie przyczyniła się do spadków cen nieruchomości na rynku wtórnym. Są one wciąż w cenie i ich ceny transakcyjne znajdują się na historycznych szczytach. I to zapowiadane przez wielu pęknięcie bańki na rynku nieruchomości przynajmniej na razie nie chce nadejść i jego nadejście na razie się nie zapowiada. A wynika to chociażby z tego, że mamy historycznie niskie stopy procentowe i one wciąż, a w zasadzie teraz mocniej niż kiedykolwiek wcześniej, zachęcają osoby posiadające jakiekolwiek oszczędności i trochę więcej kapitału do zakupu mieszkań na jako lokatę kapitału. I okazuje się, że właśnie mieszkania używane są chętniej kupowane niż mieszkania z rynku pierwotnego. Ponieważ cena metra kwadratowego na rynku wtórnym w zasadzie jest na szczytach we wszystkich polskich miastach. Najmocniej podrożały mieszkania w Lublinie, bo aż o 7,8% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o ponad 18% w porównaniu do zeszłego roku. Więc jest to bardzo wysoki wzrost. Mówimy oczywiście, tak jak wspomniałem, o rynku wtórnym. Natomiast najmniej podrożały mieszkania na rynku wtórnym w perspektywie kwartalnej w Gdyni, bo o 0,5%, a w porównaniu do poprzedniego roku w Poznaniu o 6,6%. Natomiast pandemia, to co widać na pierwszy rzut oka, znacznie mocniej w drugim kwartale odbiła się na dynamice cen nieruchomości z rynku pierwotnego. Wprawdzie w perspektywie rocznej nieruchomości nowe mieszkania potoniały tylko i wyłącznie w Gdyni, bo o 2,5%. Natomiast spadki widać w porównaniu do pierwszego kwartału, bo w perspektywie kwartalnej najmocniej potoniały nieruchomości w Rzeszowie o ponad 5%, w Wrocławiu 3,8% spadków i w Warszawie 3,9% spadków, a w perspektywie kwartalnej najmocniej podrożały mieszkania z rynku pierwotnego w Krakowie 3,7%, a w perspektywie rocznej w Opolu o prawie 21%, natomiast to jest jakaś pewna regionalna anomalia, w zasadzie ciężko jest określić, co na nią wpłynęło. Jeśli chodzi o wyhamowanie dynamiki wzrostów w perspektywie rocznej i pogłębienie spadków w perspektywie kwartalnej, będzie już chyba bardziej możliwe w ostatnim kwartale tego roku, ze względu na to, że wystąpi, w zasadzie nasili się nadpodaż mieszkań na wynajem długoterminowy. Popyt na mieszkania tego typu po prostu będzie niższy, chociażby dlatego, że studenci w wielu miastach po prostu nie przyjadą do tych miast, nie będą tych mieszkań wynajmować, chociażby z tego względu, że wiele uczelni utrzyma, już teraz wiadomo, że utrzyma zdalne nauczanie. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że rynek nieruchomości reaguje z opóźnieniem i nie należy liczyć na spektakularny krach. Bardziej niż na spadek cen nieruchomości, w najbliższym czasie liczyłbym na dalsze spadki cen wynajmu długoterminowego. I to na razie na tyle nie ma symptomów co do tego, żeby to wieszczone przez wielu załamanie cen na rynku nieruchomości nadeszło. Jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat, szczególnie tabelki z konkretnymi cenami w konkretnych miastach z rynku pierwotnego, z rynku wtórnego, zachęcam Was do wejścia na drugi link, który znajdziecie w opisie tego wideo. Mamy sezon weryfikacji
tych ostatnich wzrostów spółek covidowych, czyli wyniki za drugi kwartał tego roku, za pierwsze półrocze 2020 roku. Za nami m.in. raport takiej spółki jak Biomaxima, która dość mocno rosła i była w zasadzie pierwszą spółką, która powiedziała, że będzie dystrybuować szybkie testy na koronawirusa w Polsce, a później też testy już znacznie bardziej dokładne. Poznaliśmy też w piątek raport takiej spółki jak Formas i ta spółka również należy do spółek covidowych, co widać na jej wykresie. Mam nadzieję, że teraz to widzicie. I jeśli chodzi o Formas, to jest to spółka, która dotychczas zajmowała się dystrybucją kosmetyków. Później też weszła trochę w środki dezynfekujące, co było oczywistym następstwem sytuacji związanej z pandemią. Jest to spółka notowana na New Connect i 8 lipca ona ogłosiła, że rozpoczyna dystrybucję maseczek ochronnych. Wtedy kurs wynosił mniej więcej 22 grosze. I już na kolejnej sesji kurs wzrósł o ponad 90%. Natomiast 23 lipca Formas otrzymał, w zasadzie poinformował o tym, że otrzymał od członków zarządu taką nieoprocentowaną pożyczkę na ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych, która będzie przeznaczona na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na produkcję maseczek. Co do szczytu notowań, to miał on miejsce pod koniec lipca. Było to ponad 4 zł, dokładnie 4 zł 23 grosze. I 4 zł 23 grosze. Natomiast w ostatni piątek poznaliśmy wyniki za drugi kwartał i wyniki te okazały się całkiem optymistyczne, bo przychody wyniosły 5,8 miliona wobec 3 milionów rok wcześniej. Zysk netto to 511 tysięcy złotych w porównaniu do 540 tysięcy złotych straty w drugim kwartale 2019 roku. Jeśli chodzi o wyniki za pierwsze półrocze, to przychody ze sprzedaży wyniosły 12,2 miliona złotych, zysk netto ponad 840 tysięcy złotych. Dobre wyniki zostały uzyskane chociażby dzięki sprzedaży środków dezynfekujących do sieci handlowych, m.in. do Biedronek, czyli tutaj Jeronimo Martins Polska był jednym z kontrahentów Formasa. Natomiast jaka była reakcja akcjonariuszy? No tutaj, jeśli chodzi o reakcję akcjonariuszy, no to mieliśmy ogromną realizację zysków, albo też nieuzasadnione rozczarowanie, albo zderzenie z rzeczywistością. To jak każdy sobie to będzie interpretował, to już jest jego indywidualna kwestia. Dlaczego nieuzasadnione rozczarowanie? No chociażby dlatego, że ta informacja, która w głównej mierze podbiła notowania Formasa, czyli informacja o wejściu w produkcję maseczek ochronnych, pojawiła się przecież już w lipcu, co oznacza, że potencjalne zyski ze sprzedaży tych maseczek w żadnym wypadku nie mogłyby się pojawić w raporcie za drugi kwartał. A tutaj, jeśli chodzi o to zderzenie z rzeczywistością, no to mieliśmy dzisiaj sesję, na której notowania Formasa spadły o ponad 47% do 1 zł i 20 groszy. Natomiast kapitalizacja Formasa to jest wciąż 105, prawie 106 milionów złotych. CZ, cena do zysku, wskaźnik ceny do zysku to ponad 200 po dzisiejszej sesji. Co dalej pokazuje, że nawet mimo tych spadków prawie o połowę, Formas jest bardzo wysoko wyceniany. Natomiast wiadomo, że wyniki za trzeci kwartał poznamy tak naprawdę dopiero w połowie listopada i wydaje się, że będą znacznie wyższe niż wyniki chociażby za drugi kwartał, które i tak były całkiem dobre, szczególnie w porównaniu do tego, co działo się w drugim kwartale poprzedniego roku. I wydaje się, że spora część tych dzisiejszych ogromnych spadków może zostać odreagowana, natomiast powrót do 4 zł w najbliższej perspektywie czasowej, dla mnie przynajmniej, wydaje się mało prawdopodobny. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj skupował akcje, powiedzmy w granicach poniżej 1,5 zł, to prawdopodobnie będzie mógł na pewno nie sądzę, żeby w najbliższych dniach, ale będzie mógł zaksięgować jakiś satysfakcjonujący go zysk, powiedzmy w perspektywie kwartału, bo prawdopodobnie
do kolejnego raportu te notowania będą rosły, choć nie sądzę, żebyśmy mieli powtórkę z takiego rajdu cenowego. Najbardziej modna, najbardziej napompowana spółka z sektora, który jest najbardziej modny, czyli Columbus Energy z sektora fotowoltaiki, opublikuje swoje wyniki finansowe za pierwsze półrocze, za drugi kwartał tego roku. Powiem tylko o Columbusie tyle, że jest w zasadzie czołowym przedstawicielem giełdowym fotowoltaiki, notowany na New Connect. Natomiast mimo tego, że jest notowany na New Connect, ma kapitalizację powyżej 4 miliardów złotych, czyli większą niż na przykład Tauron, czyli spółka z indeksu WIG20. Przypomnę tylko, że w drugim kwartale zeszłego roku spółka osiągnęła przychody w wysokości tam trochę ponad 34 milionów złotych. Zysk operacyjny to był ponad 3 miliony, a zysk netto to 2,5 miliona złotych. 2,5 miliona złotych. Dla porównania, w poprzednim kwartale tego roku, czyli w pierwszym kwartale 2020, zysk wyniósł już 13,5 miliona złotych. Dlatego też wyniki za drugi kwartał na pewno będą znacznie lepsze. Najprawdopodobniej będą to wyniki kwartalne historycznie dobre. Natomiast spółka jest bardzo mocno przegrzana i wiele osób te wyniki, kupując wcześniej akcje, po prostu dyskontowała. A dlaczego jest przegrzana? Chociażby dlatego, że wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 3150%. W ciągu kwartału wzrosła o niecałe 400%, więc też myślę, że jest to solidna stopa zwrotu. No i tak jak wspomniałem, kapitalizacja przekracza 4 miliardy złotych. Co za tym idzie? Nauczeni doświadczeniem chociażby XTB, czy wspomnianego Formasa, chociaż tutaj jest to znacznie mniejsza spółka niż Columbus Energy i należąca do innego sektora i tak dalej, ale bardzo możliwe jest, że na środowej sesji, a w zasadzie może na czwartkowej, bo już po publikacji wyników pojawi się spora realizacja zysków, na pewno będzie ogromna zmienność, a teraz, tak jak widzicie na wykresie, spółka utrzymuje się powyżej kursu 100 zł za akcję, jeśli chodzi o jej CZ. To jest to niecałe 175, czyli znacznie mniej niż chociażby taki Formas, gdzie przekraczała ona 200. I to mówię już o CZ-cie wyliczanym po zamknięciu tej sesji, gdzie kurs spadł o prawie połowę. Więc ja ze zniecierpliwieniem czekam na wyniki Columbus Energy. Przypomnę też, albo może poinformuję dla tych, którzy nie wiedzieli, że dziś dowiedzieliśmy się, iż Legia Warszawa zmienia sponsora głównego w nadchodzącym sezonie 2021. Nie będzie to już Fortuna, a będzie to broker Plus 500. Mówię to o tym właśnie dlatego, że będzie to Plus 500, czyli brytyjski broker notowany na giełdzie w Londynie. Największy broker w Europie, największa spółka europejska notowana na giełdowym parkiecie, która zajmuje się kontraktami CFD. I mówię to tak tylko jako ciekawostkę, bo zobaczymy te logotypy Plus 500 na koszulkach Legii i wcześniej w tym miejscu znajdowały się logotypy Fortuny, czyli no Fortuna to były zakłady bukmacherskie, teraz pojawi się logo brokera CFD. Jakby niewiele się zmieniło. Mamy zakłady bukmacherskie, mamy brokera. Można też zażartować, że niektórych finansuje 500+, a Legię będzie finansować Plus 500. Z WIG20 w tym tygodniu, w poniedziałek, poznaliśmy wyniki Play. Ja ich jeszcze nie znam. Wy, jeżeli będziecie chcieli, to sobie już je najprawdopodobniej znajdziecie. W środę poznamy wyniki Lotosu. We wtorek z wyników spółek poza WIG20 to Mennica Polska, nie mylić z Mennicą Skarbową. Mennica Skarbowa opublikuje wyniki w piątek. I Plantware, czyli spółka, która w tym roku zadebiutowała na New Connect. Dość ciekawa, jeżeli ktoś nie obserwuje tego, jak sobie radzi, to polecam spojrzeć. W środę oczywiście wspomniany Columbus Energy i Photon Energy, czyli dwie spółki z sektora fotowoltaiki. W czwartek giełda papierów wartościowych, to są ciekawe wyniki, szczególnie, że GPW znajduje się na historycznych szczytach, nie licząc oczywiście, czy licząc to, licząc razem z dywidendami, to jak najbardziej są to historyczne szczyty. Netia, DB Energy, czyli również spółka związana z fotowoltaiką, czy chociażby BNP Paribas.
W piątek Agora, Brand 24, Mennica Skarbowa, wspomniana wcześniej, czy Movie Games, czyli spółka, która w zeszłym tygodniu powiedziała, że będzie razem z Robertem Lewandowskim grać w gry, a w zasadzie robić gry. Robić gry, które będą nietuzinkowymi grami sportowymi, czyli chociażby takim symulatorem życia piłkarza, ale nie mającego nic wspólnego z taką na przykład FIFA, tylko tak bardzo nietuzinkowo. No i też akcjonariusze zareagowali wzrostami, też Movie Games jest na mocnej, że tak powiem, pompie. Na koniec kalendarz makro. Poniedziałku już wam pokazywać nie będę, bo o przeszłości rozmawiać nie ma po co, bo mówię o przeszłości cały czas, więc teraz może trochę przyszłości. We wtorek dane z rynku pracy angielskiego, średnie wynagrodzenia i dane dotyczące wniosków dla bezrobotnych. Z danych istotniejszych dla strefy euro mamy nastrój ekonomiczny ZEW w Niemczech, a także z rynku amerykańskiego mamy wskaźnik PPI, czyli tak zwana potocznie inflacja przemysłowa. Inflacja przemysłowa to będą dość moim zdaniem ciekawe dane. W środę o 8 PKB Wielkiej Brytanii, a także produkcja przemysłowa i ogólnie dane z rynku pracy, kontynuacja z rynku angielskiego, z rynku brytyjskiego. Jeśli chodzi o dane z USA, to mamy wskaźnik CPI, czyli wskaźnik dotyczący inflacji konsumenckiej. O 14.30 te dane zostaną opublikowane, ale no tutaj jeśli chodzi o prognozy, to nie widać oczekiwanych zmian stopy inflacji. W czwartek, ciekawe moim zdaniem, dane z Hiszpanii, szczególnie ze względu na sytuację ekonomiczną w tym kraju, która no nie jest zbyt ciekawa, ale to zazwyczaj ma miejsce w przypadku krajów południowych w momencie recesji. Będziemy mieć dane dotyczące inflacji, dwa odczyty CPI, czyli ta inflacja liczona tak jak i w Polsce. No i HICP, czyli inflacja liczona tym standardem w cudzysłowie europejskim i standardowo cykliczne dane cotygodniowe dotyczące zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Piątek, Chiny, produkcja przemysłowa i stopa bezrobocia. To są te dane, na które osoby zainteresowane powinny zwrócić uwagę. I dane z Polski. Będziemy mieć dane dotyczące PKB za drugi kwartał i dane dotyczące, pełne dane, które opublikuje GUS, dotyczące inflacji w lipcu. Tak, w lipcu. No i o 14.30 sprzedaż detaliczna w USA. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla ciebie pomocny, interesujący, no i że ogólnie nie żałujesz straconego czasu. Przypomnę, a chyba w zasadzie powiem po raz pierwszy, że my jako FX Mag wydajemy jedyny w Polsce drukowany magazyn, drukowany kwartalnik dla inwestorów o tajemniczym tytule Inwestor. I w naszym 22. wydaniu piszemy między innymi o poprzednich kryzysach, o poprzednich recesjach, a także o tym, czy są one w jakikolwiek sposób podobne do tego, co dzieje się obecnie. No i nie tylko zresztą. Jeżeli macie ochotę, to też w Empiku FX Mag, nasz magazyn inwestorów, znajdziecie. Natomiast ja zachęcam do skorzystania szczególnie z prenumeraty na naszej stronie internetowej, na naszym portalu. No i co? Do zobaczenia. Kolejny poniedziałek na raporcie inwestycyjnym FX Mag. Cześć!